Dobrze, szanowni państwo, zaczynamy punkt pod tytułem Goś Niespodzianka. No i regułą jest, że zgadujecie państwo, kto tym Gościem Niespodzianką może być. Ja, pod... ja podpowiadam. Jeżeli ktoś się domyśla, można mówić głośno. Goś Niespodzianka jest mężczyzną. Jest człowiekiem renesansu, jest człowiekiem wielu talentów, jest człowiekiem niezwykle multifunkcyjnym. Nie wiem od czego zacząć, ale powiem, że jest filozofem. Jest przedsiębiorcą, który w tym momencie ma 22 spółki. Jest politykiem, jest showmanem. Niektórzy mówią, że politykiem kontrowersyjnym. Z całą pewnością można powiedzieć, że jest celebrytą. I każda z tych rzeczy jest z pewnością prawdziwa. To jest osoba, która nie wymaga moderowania. To jest osoba, która nie potrzebuje zadawania pytań. Doskonale czuje się sam na sam z publicznością i... Jeśli możemy, chciałem Państwu przedstawić naszego gościa specjalnego gościa niespodziankę, którym jest Janusz Palikot. Dzień dobry Państwu, witam. Ja takie pytanie, czy mnie słychać bez mikrofonu. Nie, nie, nie. Czyli trzeba z mikrofonem, dobrze. Nie jest to problem. Proszę Państwa, więc ja to był bardzo ciężki tydzień dla mnie, dlatego że mamy końcówkę publicznej emisji akcji manufaktury piwa, wódki i wina, która jest teraz moją firmą. To będzie trzecia spółka alkoholowa, która będzie notowana na giełdzie, bo pierwsza Ambra wprowadzona na przomie lat 90. i 2000, firma, którą pierwszą wprowadzałem też jako lidera wtedy rynkowego win musujących. Potem Polmos Lublin, dzisiaj Sztok Lublin, notowany z kolei na giełdzie w Londynie. No i wreszcie trzecia spółka, i to są proszę Państwa, jedyne trzy spółki w Polsce, z Polski wywodzące, które produkują alkohol i są notowane na rynku publicznym. W tym sensie jakby to się wszystko kręci wokół kolejnych dekad mojej aktywności w produkcji alkoholu, bo trzeba powiedzieć, że z krótkim epizodem w polityce ja 35-40 lat jestem producentem alkoholu i to jest dominująca moja aktywność. Ale ten tydzień, choć był wypełniony przede wszystkim właśnie tymi działaniami związanymi z emisją publiczną akcji, wiecie Państwo, jaki jest rynek, tak? Totalna padaczka. Wszyscy wyciągają, zabierają po prostu emisje, chowają, nie, nie, nie odbywają się, nie zbierywują do końca, po prostu się to wszystko w jakimś sensie bardzo negatywnie kończy w tym tygodniu, a my... Zbieramy i prawie że zbierzemy, proszę Państwa. Jest bardzo mało brakuje do celu. Jak ktoś ma jeszcze szansę, do 24 są zapisy, proszę jeszcze wejść na, przez dom maklerski na nasze strony i zapisać się na tę akcję. Bo podobnie jak wspólnicy Amry 3 Polmosu Lublin, macie Państwo szansę niesamowitą wzięcia udziału w pewnym projekcie, który będzie bardzo się jeszcze rozwijał i dostarczy wszystkim satysfakcji, nie tylko w sensie jakości alkoholu, ale także i dochodów finansowych. Ale my mamy taki główny nasz zakład, to jest Browar Tęczynek pod Krakowem, jak się z Krakowa wyjeżdża do Katowic, Alvernia, siedziba RMF FM, kiedyś te takie ufodomki, no tam się skręca właśnie do Tęczynka, siedziby rodu tęczyńskich, bardzo ważnego rodu dla Małopolski, który odegrał ogromną rolę w czasach jagiellońskich i później. Na tym słynnym zdjęciu Matejki, kiedy jest podpisana unia lubelska, ten człowiek, co rozdziera szaty przed Jagiełą, to jest właśnie Andrzej Tenczyński jeden z tych, którzy zakładali. To jest Yy, browar powstał tutaj wcześniej 1553, to jest pierwszy Andrzej Tęczyński, bo w rodzinie Tęczyński były tylko dwa imiona, Andrzej i Jan Tęczyński. Inne imiona się nie zdarzały, w związku z tym co chwilę się mówi o, o jednym albo drugim, chociaż zmieniają się e, e, setki lat. No więc ten Andrzej Tęczyński znajdujący się tam na, na tym, to był jakby, powiedzmy sobie, wnuk założyciela browarów tęczynków w 1553 roku. Otóż w tym browarze my teraz planujemy taką Rozbudowę o z jednej strony hotel, ponieważ odwiedzanie dzisiaj zakładów produkujących alkohol jest bardzo modne na świecie. Wszyscy jeżdżą do producentów whisky, ginu, wina, piwa i tak dalej, zobaczyć, czy to jest bio, czy to jest eko, z czego to się robi. To jest w ogóle taka kultura, to jest jeden ze znaków współczesnego czasu, że po prostu ludzie się uczą. Jakby ich chcą dla pewności swojej konsumpcji dowiedzieć się, czy te produkty są robione z pewną taką filozofią, którą oni dzisiaj oczekują. Ochrony środowiska, właśnie wyboru surowców, e, tradycyjnej technologii, pewnego kraftowego charakteru i tak dalej. Otóż w tym browarze w czynku chcemy rozbudować ten, e, e, ten obieg o miejsce, właśnie takie, gdzie ktoś, to przyjeżdża zobaczyć, zwiedzić, nauczyć się produkcji piwa, czy destylatów, czy okowit, czy właśnie wódek, może e, przenosować, ale też tam chcemy zrobić taką instytucje kultury, korzystając oczywiście z tego, że są ogromne środki planowane w tej drugiej perspektywie drugie, drugiego półrocza tego roku na powstawanie nowych instytucji kultury ze środków europejskich. Chcemy zrobić tam instytucję, która się będzie zajmowała takim obszarem badań pomiędzy w związku, pomiędzy sztuczną inteligencją a poezją. Bardzo agresywne sformułowanie, prawda? bardzo radykalne rozpięte, rozpięte zagadnienie, ale z drugiej strony badania nad sztuczną inteligencją są dzisiaj jednymi z najbardziej popularnych badań na świecie. Co byśmy zrobili? Proszę Państwa, Mateusz Pośpieszalski, także wywodzący się ze środowiska krakowskiego i częstochowskiego, nagrał płytę w naszym browarze, improwizację saksofonem do jakby rytmu fabryki linia rozlewnicza, butelki wyjeżdżają, tworzą taki bit podstawowy, w to wchodzi improwizacja jazzowa i jakby to spotkanie się w tym sensie właśnie jakby kreacji, jaką jest improwizacja jazzowa, prawda, z taką bazą właśnie takiego bitu fabryki, który cały czas tam 8 tysięcy na godzinę tych butelek prawda, strzela i ten odgłos tej wydajności jest takim właśnie bitem tej sytuacji. No nagle się taką płytę i chcemy to jakby poddać głębszej analizie. No i w związku z tym postanowiliśmy zaprosić trzy pracownie architektury, w tym jedną z Krakowa, do takich warsztatów związanych z tym, żeby spotkać się, pokazać im miejsce, powiedzieć im o naszej idei, a następnie, żeby oni jakby zrobili pewne referencje, pewne projekty, pewne koncepcje. Rozwiązania tej bryły, tego budynku i w takim jakby seminaryjnym charakterze, dyskutując z tymi architektami, to co nam się podoba, co chcemy, co rozumiemy, co oni nam podpowiadają, co my przyjmujemy lub nie, doprowadzić ostatecznie do powstania pewnej koncepcji tego miejsca, właśnie z jednej strony ich hotelu i z drugiej strony domu, domu kultury jakiegoś tam, czy instytucji kultury. No więc w czasie tych spotkań ci ludzie, na, na, ci architekci zawsze zadają gdzieś tam na końcu takie pytanie, co się panu podoba, do czego to ma nawiązywać, jaki budynek był dla pana inspiracją, gdzieś tam w Polsce, we Francji, we Włoszech, czy gdziekolwiek indziej. Jakby pan określił to, co ma być. No i ja wtedy sformułowałem taką opinię, która bardzo zszokowała tych architektów. Co, jak wiecie państwo, jest moją ulubioną sytuacją społeczną. Szokować publiczność i zmuszać ją do przekroczenia pewnych granic, można powiedzieć, że to jest moje powołanie. Więc powiedział tak. Wyobraź sobie, że. Jaki ma być ten budynek? Co, czym ma być ta architektura? Czym ma być to przedsięwzięcie? Ono ma być treścią tego zdania. Wyobraź sobie, że. Nie mówię, że to ma być kwadrat, koło, to ma być czerwone czy czarne, czy to ma być e, 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 minimalistyczne czy barokowe, czy to ma być takie czy inne. Mówię, wyobraź sobie, że. Dlatego chciałbym na początek naszego spotkania puścić Państwu tą słynną piosenkę Johna Lennona Imagine. świat, w którym nie ma państw, w którym nie ma religii, nie ma polityki. To wielkie i e, e, własności, to wielkie wypełnienie w piosence e, Lenona treści tego zdania wyobraź sobie, że e, no właśnie jest zadaniem, które postawiłem tym e, biurom architektonicznym. Zobaczymy jedno jest niemieckie, e, czy tam niemiecko-polskie, a dwa są polskie, jedno krakowskie, drugie warszawskie. Będą teraz około 25 maja przedstawiali rezultaty. Chętnie państwu je też przedstawię albo na następnym spotkaniu, albo zobaczycie je w jakichś mediach społecznościowych. Ale ci, co śpiewali przed chwilą Beatlesi, gdyby dzisiaj żyli i funkcjonowali, na pewno produkowaliby alkohol. Ponieważ dzisiaj wszyscy znani ludzie produkują alkohol. Proszę państwa, gdyż personalizacja marki, jest jedną z najsilniejszych tendencji, jaka ma, dzisiaj, jaka ma miejsce dzisiaj na świecie. I dotyczy to nie tylko alkoholu, perfum, kosmetyków, ubrań. Kluley, którego wszyscy Państwo znacie, zarejestrował markę Tequili swojego imienia i sprzedał ją za półtora miliarda dolarów bez wyprodukowania ani jednej butelki. Czy to jest Robert De Niro, czy to jest Sting to jest ktokolwiek inny z influencerów czy gwiazd Hollywood produkuje albo tequilę, albo gin, albo whisky. Co takiego się stało? I o tym chciałem państwu opowiedzieć, że nagle przeszliśmy ze świata. Produkujemy alkohol od trzech pokoleń. Mamy receptury, które jeszcze wdrażał mój dziadek. W naszej firmie są patenty od kilkudziesięciu lat. Nasz alkohol jest 100 razy filtrowany, cechuje się tym czy tamtym. Od tego całego opisu produktowego, co jest treścią, co jest sensem, jaka jest gwarancja pewnej treści i jakości tego produktu, przeszliśmy do świata, to jest alkohol Cluny'a. To jest alkohol Roberta De Niro. I dlaczego ludzie wolą dzisiaj taką personalną markę niż markę historyczną, techniczną czy technokratyczną? No To jest właśnie ogromna zmiana, która się pojawiła wraz z rozwojem mediów społecznościowych. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sprawę, że w zeszłym roku, w sierpniu, po raz pierwszy nakłady na reklamę w Polsce w sieci przekroczyły nakłady na reklamę w mediach tradycyjnych radio, telewizja, Billboard, gazety itd. Czyli dzisiaj wydaje się więcej pieniędzy, biznes we wszystkich kategoriach wydaje więcej pieniędzy na reklamę w sieci niż wydawał, niż wydaje w mediach tradycyjnych. I to się pogłębia z każdym miesiącem, rośnie udział budżetów internetowych w stosunku do budżetów tradycyjnych. Pięć najsilniejszych marek personalnych opublikował Play, taką listę w wyniku swojego badania. Pierwszy Kuba Wojewódzki, drugi Jerzy Owsiak, trzecia Magda Gessler, czwarta Martyna Ward i piąta Doda Elektroda. To jest pięć najsilniejszych marek personalnych. Nie ma tam Jana III Sobieskiego, nie ma tam Chopina, Marii Skłodowskiej-Curie i wszystkich innych tradycyjnych nazw alkoholu sprzed jeszcze trzech, pięciu, dziesięciu, a na pewno 15 lat. Do tego się odwoływaliśmy, prawda? Jeszcze pamiętamy wszyscy wciąż te nazwy, to myślenie. A dzisiaj mamy jakby zupełnie inną rzecz. To nie znaczy, że ma być od razu wódka wojewódzkiego, chociaż wódka palikota jest. Ale chodzi o to, że ta osoba stając za jakimś produktem, każda z tych pięciu, oczywiście owsiak on się nie komercjalizuje, więc on jest jakby poza tym procesem w sensie ścisłym, ale wszyscy pozostali są twarzami różnego rodzaju produktów, marek i są najmocniej rekomendującymi transakcje, zakupy, konsumowanie, inwestowanie. Nawet jeżeli większość z Państwa się z tym nie zgodzi, no to jednak w społeczeństwie tak to wygląda. Po prostu, że ci ludzie wykonują, do, dokonują wyboru, bo za tym stoi Magda Gessler, Kuba Wojewódzki czy doda Elektroda. To samo jest w Stanach Zjednoczonych, we Francji, we Włoszech. W każdym świecie dzieje się ten sam proces. Po prostu wchodzą w tej chwili bardzo silnie do gry marki personalnej. to jest pierwsza, jedna z najważniejszych tendencji wynikająca ze zmiany struktury mediów. Druga... Równie silna to jest jakby kraftowy charakter produktu. Że on już nie jest z wielkiej fabryki, z wielkiego przemysłu, że jego najważniejszą cechą nie jest powtarzalność smaku, prawda, ani nawet niska cena, tylko że to jest produkt właśnie odwrotnie unikatowy. Ma krótką serię, nie da się go kupować w nieskończoność takiego samego, on znika, pojawia się na jakiś czas, potem go nie ma. Jak grzyby po deszczu wyrastają małe fabryki whisky w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, w ciągu ostatnich 10-15 lat w Niemczech powstało 10 tysięcy destylarni produkujących gin, whisky i inne alkohole w oparciu o tradycyjną formułę alembików, a nie... Przemysłową rektyfikację taką jak mamy w Polsce, w tych polmosach i, i, i ten. No, bo ludzie tego chcą. Ludzie chcą mieć jakiś, zapłacić nawet trochę więcej, ale chcą mieć alkohol inny, niepowtarzalny, nie taki, jaki jest. To samo dotyczy oczywiście innych kategorii kosmetyków czy perfum. Jest bardzo duża indywidualizacja, robienie w ogóle zapachu pod konkretną osobę. To są tendencje bardzo silne, nawet jeżeli one jeszcze nie rządzą kategoriami, chociaż na piwo kraftowe w Stanach jest silniejsze niż piwo przemysłowe. Whisky dzisiaj w Nowym Jorku trudno jest kupić Johna, Johnny Walkera czy, 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 czy Jacka Danielsa, bo jest tak ogromna ilość takich właśnie kraftowych producentów whisky, że oni wyparli tamte tradycyjne marki. To się oczywiście na razie ogranicza do Nowego Jorku, może nie do wszystkich Stanów czy miast Stanów Zjednoczonych, ale ta tendencja jest wyraźna tego kraftowego charakteru. No, może najbardziej takim znanym symbolem tej zmiany jest to, że Zara zerwała z tymi kolekcjami w modzie na wiosnę, lato, jesień, zima, prawda? które organizowały świat mody przez wiele lat. Dzisiaj w Zarze codziennie jest nowy sezon. Pojawiają się rzeczy, które są tylko do wyprzedania, a potem ich już nie ma i każdego dnia są to nowe ubrania. W ogóle zerwanie z tym, że mamy właśnie sezon, że mamy kolekcje na wiosnę, lato, jesień, zima, było najbardziej rewolucyjnym. Przedsięwzięciem zary jednej z najbogatszych firm europejskich, na pewno najbogatszej firmy hiszpańskiej. Że oni po prostu stworzyli właśnie mechanizm, który polega na tym, że mm, ludzie codziennie chcą mieć coś, o czym wiedzą, że ich koleżanka, kolega czy znajomy, następnego dnia tego już nie kupi, bo to było tylko tego dnia w tej ogromnej ilości sklepów. Ta potrzeba indywidualizacji, posiadania czegoś innego, odrębnego niż mają wszyscy, jest znakiem, e, znakiem czasów. Czyli mamy personalizację, mamy kraftowy charakter, i trzecia fundamentalna zmiana o skutkach niewiarygodnie ekonomicznych, to jest sprzedaż bezpośrednia. I to zawdzięczamy w dużym stopniu pandemii i rewolucji, która powstała w ciągu ostatnich trzech lat. Proszę Państwa, trzy lata temu nie było prawie żadnego sklepu alkoholowego, internetowego w Polsce. Dzisiaj wszyscy handlują alkoholem przez internet. Jeśli mówię o ubraniach, butach, perfumach i różnych innych rzeczach, które nie mają pewnego rodzaju ustawowych ograniczeń. Po prostu się dzisiaj bardzo dużo kupuje internetowo, zmusiła nas do tego pandemia. Myśmy w to weszli, okazało się to dobre. Dokonał się jak zwykle przy kryzysach, wojnach i pandemiach wielki skok technologiczny i COVID też to pokazał. I mamy świat, w którym po prostu ludzie kupują bezpośrednio. Co to oznacza dla producenta alkoholu, na przykład? To oznacza jedną rzecz: jeżeli ja produkuję alkohol bardzo drogi, specyficzny, inny niż pozostałe. Miałbym go dostarczyć do iluś tam tysięcy sklepów, które sprzedają tego typu alkohole, to koszt logistyczny dotarcia do tych pojedynczych sklepów versus bardzo mała rotacja, taka butelka sprzedaje się raz w miesiącu w takim sklepie, powodowałby, że cała marża nawet bardzo drogiego produktu znikałaby po prostu w tej logistyce. A dzisiaj ja tego nie potrzebuję. Ja mam sklep internetowy, ktoś zamawia ode mnie... Z Ustronia czy ze Szczecina dostaje w ciągu 24 godzin alkohol, pokrywa koszt tego transportu, który i tak jest niski, bo nie mamy całej tej logistyki i tego magazynowania w skali całego kraju w pojedynczych sklepach. Dzięki czemu dzisiaj się pojawiła ogromna ilość nowych produktów. Do niedawna do, dominowały w Warsztacie dwie, dwie fabryki w Polsce: to jest Polmos Lublin, mój były, w tej firmy ma 30 parę procent. Yy, Rynku polskiej wódki, a jak sprzedawałem miał 40 pale. I, i oczywiście Polmos Białystok dzisiaj w ręku Maspeksu, a wtedy jeszcze rosyjskiego producenta ruskiego Standardu, a jeszcze wcześniej Billa Kareja. Te dwie firmy miały 70% rynku i rządziły tak naprawdę rynkiem alkoholu w Polsce. Do tego można dołożyć jeszcze dwie fabryki, Bielsko-Białą i inną, i mamy 80% rynku wódki w Polsce, trzeciego największego rynku wódki na świecie po rynku rosyjskim, amerykańskim i rosyjskim. A co się okazało w międzyczasie? Właśnie, że ta sytuacja, z którą mamy do czynienia w ostatnich kilku latach, spowodowała, że powstało setki nowych brandów, o których nawet cała społeczność nie wie i nie ma potrzeby, żeby wiedziała, dlatego że część osób po prostu wybiera te produkty kierując się, nie wiem, regionalnym charakterem produktów, kierując się na przykład tym, że lubi określony taki, a nie inny typ alkoholu czy smaku i nie musi po prostu znać wszystkich innych pozostałych produktów. Ta znajomość tej właśnie kategorii i tego konkretnego producenta wystarcza do dokonania właśnie wyboru, zakupu i tak Czyli personalizacja, kraftowy charakter i online'owa sprzedaż rewolucjonizują... Wszystkie produkty emocjonalne, te, które się kupuje nie do końca w wyniku kalkulacji ekonomicznej, analizy korzyści, różnego rodzaju sprawności danego produktu, tylko się kupuje impulsowo pod wpływem emocji. Do tego należy także alkohol, oczywiście ubrania, odzież, perfumy i kosmetyki. To są takie najbardziej, ale nie tylko te, bo jest cała masa jeszcze różnych właśnie takich przekąsek i tak dalej, które też są w tym, w tym świecie. Proszę Państwa, i to skłania mnie do takiej krótkiej jeszcze opowieści o jednej z najbardziej niezwykłych kampanii reklamowych, która w jakimś sensie odpowiada na, na, te, na te wyzwania, ale odbyła się jeszcze przed ukształtowaniem tych trendów, mianowicie pan Tadeusz Dorda i pan Durakiewicz, a więc nie jest to nic wspólnego, nie ma nic wspólnego ze mną, właściciele Polmosu w Sielcach, wprowadzili na rynek amerykański wódkę Belvedere. Potem ją sprzedali do koncernu francuskiego, ale oni ją wprowadzili na rynek amerykański. To była jedna z najbardziej niezwykłych kampanii, spektakularnych kampanii w ogóle marketingowych, a w szczególności alkoholowych y, 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 na świecie. By się dwa takie przypadki o tak niesamowitego sukcesu. Jeden z nich jest właśnie twórcą y, y, stworzonym przez polskich y, producentów. Oni wprowadzili wódkę Belvedere jako wódkę, która, którą się pije nie w koktajlach. Cały rynek amerykański to było picie Smirnowa stolicznej czy absoluta z sokiem pomarańczowym, e, e, pomidorowym czy jakimś grejpfrutowym Właśnie e, mm, dla urody tego koktajlu, smaku tych surowców, z którymi się to łączono, którymi się łączono, ten alkohol, wódka miała być wypreparowana z jakiegokolwiek smaku. W nieskończoność filtrowana. To było hasło absoluta. I. Albo piło się bardzo zimno, bo oczywiście zimna wódka no to też podkreśla tylko sam alkohol, jakikolwiek innych aromatów w tym nie ma. Oni zaproponowali wódkę w temperaturze pokojowej, podwójną czystą i przez trzy lata postawili zadanie zespołowi sprzedaży i marketingu. Nie sprzedajemy wódki Belvedere. Ją tylko reklamujemy... Pokazujemy, trzeba być z pewnego środowiska. Bill Clinton dostał prawda, wówczas butelkę takiej wódki Belvedere w saksofonie, w futerale po saksofonie Louisa Armstronga. Można było to dostać w niektórych restauracjach w Nowym Jorku i w Kalifornii. Robert De Niro miał kontrakt z nimi na wiele milionów dolarów polegający na tym, że dzwonił do najlepszych restauracji w Stanach Zjednoczonych i pytał się, czy jest wódka Belvedere. Jak słyszał, że nie ma, to nie rezerwował stolika. To jest budowanie takiej kampanii, że coś się chce mieć, o czymś wszyscy mówią, to jest dostępne, ale nie można tego kupić. Dostępne jest tylko dla wybranych. Trzeba być kumplem Clintona, trzeba być kumplem Roberta De Niro, trzeba pływać na jakichś jachtach i tak dalej, żeby dostać tą wódkę belwederii. Tak trzy lata tylko wydawali, wydawali, wydawali i nic nie sprzedawali. Kompletnie nic nie sprzedawali. I dopiero po trzecim roku wprowadzili to na rynek. Proszę państwa, Smirnow kosztował 17 dolarów, Stoliczna 12 dolarów, Absolut 13 dolarów. Oni po 36 dolarów za butelkę wódki Belvedere wprowadzili na rynek amerykański i sprzedali w pierwszym roku 3 miliony. 3 miliony, czyli 90 ponad milionów mieli przychodu przy kosztach na poziomie 10 milionów. To był w sensie ekonomicznym jeden z najbardziej spektakularnych sukcesów ekonomicznych w branży alkoholowej i wszystko było oparte tylko na tym, że zarządzaliśmy emocjami człowieka, ludzi, a nie cechami produktu. Oni jako pierwsi sformułowali właściwie to, co teraz w tendencjach już dominuje, można powiedzieć, w całej branży alkoholowej. Byli absolutnymi pionierami tego, tego typu działania. I teraz właśnie ten emocjonalny charakter produktu jest może najbardziej taką... Niezwykłą cechą dzisiejszych czasów, nasz na, na, największy sukces z zeszłego roku, wódka wybuchowa, czyli wódka z użyciem suszu konopnego, ona w zasadzie jest takim trochę taką emocją, system nie pozwala na legalizację marihuany, konopie są zabronione, a ja taki wyrażę mały protest społeczny, kupując to piwo, buch czy wódkę wybuchową, bo właśnie poprę inne myślenie, inne działanie. I to w zasadzie jest pewna postawa społeczna, a nie cechy tego produktu. Oczywiście produkt musi być dobry, musi się obronić, ludzie muszą chcieć to pić, to jest jasne, ale nie o tym im opowiadamy, bo to już nie wystarczy, że powiemy im, że smak jest okrągły, że nie czuć alkoholu, że alkohol jest w środku, bo jest destylacja, ok, fajne i tak dalej, to nie załatwia sprawy. Musimy im opowiedzieć to, że w ten sposób właśnie jest jakaś emocja antysystemowa. Czy inna wódka wyje bongo, którą wprowadzisz na początku tego roku i która ma ogromny sukces? A która znów no, wyraża taką pewną postawę dzisiejszej młodzieży, że oni po prostu mają wyjebongo na wiele rzeczy. I to ten produkt im obiecuje. Ten produkt im to dostarcza. On nie chce być już żytnią wódką, ziemniaczaną wódką, nie chce być jakąś wódką, prawda, taką czy inną soplicową czy gdzieś tam. On jest po prostu wyjebongo. I, i po prostu prezentuje pewną postawę wobec świata. I teraz przejście do tego typu myślenia w marketingu jest dzisiaj także znakiem czasów. Jeszcze Państwo wiecie, ja wprowadziłem na rynek polski Piccolo w latach 90., czyli kto z Państwa nie, nie pił albo nie widział, że ktoś pije Piccolo, proszę podnieść rękę do góry. Piccolo. Dwie osoby, tak. To książka dla Państwa, trzy. Trzy książki, dla tych, co nie mieli kontaktu z Piko, Ponieważ cztery, pięć, dobrze. A teraz się wszyscy zgłaszają, bo chcą książki dostać. Nie, nie, nie liczy. Te pierwsze trzy osoby się zapały. Pani, pan i pani. Tak. A reszta będzie musiała zadać pytania, bo ja tu mam trochę swoich książek. Napisałem 11 książek w swoim życiu. Właśnie 12, bo to jest te nowe zapiski o Marrakeszu wydane przez Austerię w Krakowie. To jest 12 moja książka, bardzo cieniutka i krótka. I będę dla tych, którzy będą zadawali za chwilę pytania, bo ja już kończę ten wstęp, będę te książki z przyjemnością prezentował. Otóż, proszę państwa, <coughs> Piccolo... Czyli szampan dla dzieci. Jak ja to wprowadziłem w 95 roku. Boże, jakie to była awantura, rozpija młodzież, dzieci, po prostu oby, protesty przed fabryką w Biłgoraju. niedopuszczalne, straszne i tak. Dzisiaj nie ma komunii bez pikolo. Nie ma po prostu wydarzenia bez pikolo. To po prostu to minęło od lat 90. do dzisiaj, taka przeszła ogromna zmiana. Czym było picolo? Piccolo dzieci kupowały nie dlatego, że to się nazywa Piccolo, chociaż to ułatwiało, nie dlatego, że jest taka ani na butelka, nawet jakiś smak, ani nie, że to się podaje w takim czy w innym kieliszku. W piccolo najważniejszy był ten strzał. Cisza, otwieramy, otwieramy, korek leci, jest ten strzał i na chwilę jesteśmy jak dorośli. I to przeżycie tej dorosłości, przez strzał tego korka, to był produkt. Produkt nie był butelką z napojem bąbelkami i to, to nie był produkt, produkt to była ta emocja. Ten produkt zawierał tę emocję i tę emocję kupowano. Jeżeli ktoś dzisiaj reklamuje pióro, bo mówi, że ma wieczną stalówkę, to tego pióra nie sprzeda, bo dzisiaj nikt nie chce pióra z wieczną stalówką. A jeżeli ktoś powie, to jest pióro, którym Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Bayernem, to on to pióro sprzeda, bo my chcemy tego właśnie świata dzisiaj jako konsumenci, Mówię, w większości, bo wiadomo, że jest nie, nie wszyscy tak samo i społeczeństwo jest rozmaite, jest ileś innych powodów ideologicznych, ekonomicznych, że ludzie zachowują się inaczej, ale to są tendencje, trendy, oczekiwania, aspiracje, które e, ludzi właśnie inspirują do wyboru takiego, a nie innego e, e, produktu, nie tylko alkoholu. Powiedziałem o tym Piccolo e, i na koniec opowiem jeszcze jedną historykę. Jako producent Dorato zrobiłem badania w 1992 roku z McKenzie, McKen Ericsson, taką dużą agencją reklamową. Pierwsze moje w życiu badania, dlaczego ludzie kupują Dorato. Bo to Dorato było no, wszystko wyprodukowane, sprzedane, kolejka tirów przed fabryką, i nie można było się opędzić z produkcją. No, i spodziewaliśmy się, że smak jest fajny, nazwa jest super, włoska, nawiązuje do spumante Astis Peweksów czy tam Baltony, prawda, że cena jest atrakcyjna, że bombelki są przyjazne itd., dalej. Co się okazało w wyniku takich badań jakościowych na dość dużej próbie? W 1992 roku dla polskich konsumentów musujących najważniejsze było, że drucik się nie łamał przy otwieraniu, bo ludzie byli nauczeni po Związku Radzieckim i PRL-u. Że jest impreza wesele imieniny, otwieram to sowiecko je igristoi, albo węgierski szampan. On się łamie, bieg biegnę po klapcążki, próbuję to otworzyć, kręcę tym wszystkim, zanim to wreszcie zdejmę ten złamany drucik, wyjmę korek, szampan wylatuje, oblewa pannę młodą czy pana młodego, zalewa obrus. prawda? Nie daj Boże, że to jest czerwony jeszcze albo różowy. Jest po prostu tragedia. Ludzie mieli zakodowane winobusujące? Drucik się złamie, palce będą poharatane i będzie wszystko wylane na jubilata czy solenizanta. W związku z tym, jak wreszcie dostali coś, że drucik się nie łamie, to było ważne. Oczywiście, czy to dzisiaj ma jakieś znaczenie? Żadnego. Bo marka, proszę państwa, jest w pewnym sensie więzią społeczną dzisiaj. Ona właśnie odeszła od cech produktowych, że to ma taką treść, zawartość, że ma te cechy fizyczne, chemiczne czy inne. Nie. Marka dzisiaj jest więzią społeczną. Takie marki jak Wyjebongo, Wybuchowa czy inne, czy nawet Żywiec, mimo że jest przemysłowym produktem, one wyrażają pewną więź, pewien sposób myślenia, pewną filozofię, pewną postawę różnych ludzi. To jest ogromna zmiana, która się dokonuje na naszych oczach i to jest oczywiście związana z tymi właśnie zmianami w mediach społecznościowych. Proszę Państwa, no zostały 24 minuty. Ja tutaj tak się z organizatorami, którym dziękuję za zaproszenie, mówiłem, że mniej więcej te 30 minut robię takiego wstępu. On był czysto marketingowy i biznesowy, co nie znaczy, że nie mamy rozmawiać o jakichś innych sprawach, jeżeli Państwo uznacie to za słuszne. I ponieważ przygotowałem tutaj trochę książek, które wręczę właśnie osobom poza tymi trzema, które już zdobyły, bo nie piły pikolo, nie słyszały o pikolo. W związku z tym poza tymi, chociaż ja czasami robię też taki zakład na taki spotkanie, ja powiem tak, jak Państwo mi znajdziecie jeden sklep, w którym nie ma jednego. Alkoholu Janusza Palikota. Jeden sklep w Polsce, gdzie nie będzie żołądkowej gorzkiej, lubelskiej cytrydówki, żołądkowej gorzkiej deluxe, piccolo, fresco, dorato, chin albo wybuchowy, albo bucha, to płacę tysiąc zł za taki sklep. Na ogół się to nie udaje, chociaż parę razy zapłaciłem, bo rzeczywiście jakiś sklep ktoś wskazał, w którym nie było żadnego mojego produktu alkoholowego, ale nie jest to zadanie łatwe, bo takie Dorato czy Piccolo mają 98% dystrybucji numerycznej, czyli są prawie w każdym fizycznie istniejącym sklepie alkoholowym. To mówimy o dystrybucji nieważonej, tylko numerycznej w sensie ścisłym. No ale proszę Państwa, przechodząc teraz do tej fazy właśnie pytań, bardzo proszę, jeżeli Państwo jesteście ciekawi jakichś spraw. Które poruszyłem albo nie poruszyłem, to jesteśmy w stanie z organizatorami, tutaj kolega Radek mi będzie pomagał, zanosząc mikrofon, żeby było Państwa słychać, a jeśli nie, to ja za chwilę zacznę opowiadać drugą część spotkania na moich warunkach, ale zachęcam do, do, do tego, żebyście Państwo się włączyli. To chce zadać jakiś Pan, tak? Mamy tam mikrofon, Pani jest koło Pana. Proszę bardzo, niech Pan zadaje pytanie. Jak Pan ma na imię? Aleksander Szyszkowski, Dzień dobry, Szkoła Główna Handlowa, zresztą z Lublina pochodzę, więc... Yy, tak, jestem z pana działalnością dosyć zaznajomiony. Yy, <noise> yy, Panie Janusze, ja bym chciał zadać takie pytanie ogólne, związane też z pana polityczną przeszłością, ponieważ w karierze politycznej no, zdecydowanie stwierdził pan, że kontrowersja będzie chyba tą najlepszą taktyką i chciałbym pana zapytać, czy uważa pan, że taki kontrowersyjny marketing w biznesie również, się sprawdził, również by się sprawdził bądź też się sprawdza oraz... Czy i gdzie dla Pana leżą granice takiej kontrowersji? No, wszyscy pamiętamy świńskie łby, gadżety erotyczne, czy też zerowanie małpek przed Pana domem w Lublinie. Więc takie pytanie ode mnie i dziękuję. Bardzo dziękuję podpowiedź. za to pytanie. Ja oczywiście ciągle się spotykam z tym pytaniem, bo Państwo oczywiście, kolega z Lublina na pewno o tym wie, policjanci z Komendy Północnej w Lublinie gwałcili pijane kobiety, zwijając je z, w czasie nocnych, przejazdów po mieście, często to były studentki, czasami to były też studentki o... Obcojęzyczne, pochodzące z Ukrainy czy z innych krajów. Sprawa wyszła na jaw, że te gwałty się odbywały w Izbie Wytrzeźwień. Jedna z tych dziewczyn gwałconych popełniła samobójstwo. Kilka się leczyło po takim wstrząsie, jakim jest zawsze gwałt. I no, ja, jako wtedy poseł opozycji, bo to był rok 2006, minister Ziobro był wówczas, tak jak i dzisiaj, prokuratorem generalnym, minister sprawiedliwości. Więc ja się. Próbowałem normalnymi metodami odwołać do jakichś działań wymiaru sprawiedliwości, więc interpelacja poselska, wystąpienie poselskie w Sejmie, pisma napisane do wszystkich instytucji itd. To nic nie dawało. Była zmowa milczenia. Inni koledzy policjanci kryli tego, tego, tego gwałciciela i Pawła K, i nie pozwalali mu po prostu ponieść odpowiedzialności. Jak ja się potem zapoznałem z taką e, matką, która przyprowadziła dwie dziewczyny. Jedna miała 15, a druga miała 16 lat. I one mi opowiadały, jak policjanci ich zabrali taką suką policyjną, zawieźli pod nomen omen obóz e, koncentracyjny na Majdanku, gdzie siedziała zresztą moja matka przez 9 miesięcy jako tak zwane dziecko za mężczyzny. I jak oni zmuszali te dziewczyny do e, wkładania, przyjmowania penisa w usta i przystawiali im pistolet do głowy, to ja wtedy wymyśliłem tą konferencję, wstrząśnięty tym wszystkim. I bezradnością zwykłych działań, które nie przynosiły żadnego efektu, że zrobiły konferencję z użyciem tego, co ci ludzie robili tym dziewczynom, prawda? I oczywiście potem w mediach została tylko ta awantura, że poseł się zachował nieobyczajnie i tak dalej, bo miał właśnie wibrator i, i, i pistolet w ręku. Natomiast jednak wtedy sprawa ruszyła i jednak skutkiem tego było zainstalowanie w większości, a na pewno nie we wszystkich izbach wytrzeźwień kamer że tego typu gwałty są już niemożliwe. No a ten Paweł dostał 2,5 roku, mało to mało, ale 2,5 roku więzienia ten, ten policjant i ta historia się skończyła. Więc na pytanie pana, gdzie jest granica prowokacji, granicą prowokacji jest prawda. Czy to dotyczy realnego procesu? Czy za tym stoi jakaś sprawa? Korupcji w Polskim Związku Piłki Nożnej? Świński łeb czy jakaś inna sprawa, wtedy każda prowokacja w jakimś sensie jest możliwa. Jeżeli mamy do czynienia z bardzo no, skomplikowanym, trudnym i uwikłanym korupcyjnie w duże grupy społeczne wydarzeniem, tego inaczej nie możemy jakby uczynić przedmiotem, przedmiotem działania. Ja wtedy za własne pieniądze wywiesiłem w Lublinie kilkaset billboardów z tytułem komendanci policji muszą odejść. I doprowadziłem do odwołania wszystkich tych komendantów z Komendy Północnej w Lublinie ze stanowisk. I w tym sensie uważam, że ta, ta, ta miała sens. Oczywiście po latach nie ma już tej historii, którą teraz tu opowiadam. Jest tylko ten skandal, który został, tak jak i z innych rzeczy. W przypadku produktów alkoholowych, odpowiadając na drugie pana pytanie, jest oczywiście też, yy, w tym sensie oczywiście to jest trudniejsze, bo alkohol no, jest to jednak coś na granicy, prawda, yy, akceptacji społecznej, bo jest to jednak coś, to co powoduje choroby różne społeczne y, 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 i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj jakby pewne zachowania muszą być siłą rzeczy przez rodzaj sprawy y, ograniczone, no ale jest coś niezwykle pełnego hipokryzji w tym, że alkohol, który jest dużo bardziej szkodliwy, jest legalny, papierosy, które są dużo bardziej szkodliwe, są legalne, a marihuana, to jest znacznie mniej szkodliwa, jest nielegalna. No i ten, ten buch i wódka wybuchowa i piwo buch jest trochę jakby polemiką z tą hipokryzją, prawda, która zawarta jest w takiej postawie Dość sporej części społeczeństwa, chociaż to się zmienia, że właśnie jakby nie ma żadnej akceptacji na takie bardziej lajtowe używki niż wódka czy... Czy papieros. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze chce dostać książkę? Pan już ma książkę, to teraz. Do... Ja też Dobrze, chciałem to... zadać pytanie. A to teraz pan, pan zgłosił się, bardzo proszę, tutaj, tak? Ja zauważyłem to i będzie moment, do to, 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 to tego. Proszę ja bardzo. Chciałbym zapytać. W... Ja pan ma na imię? Dominik, fudaj. Skąd pan jest? Z Krakowa. Dominik w kwestii na pewno publicystycznych pomaga ta kontrowersja. Chciałbym trochę pociągnąć to pytanie i chciałem zapytać, czy w przypadku wchodzenia na giełdę albo innych emisji kierowanych do inwestorów instytucjonalnych były takie sytuacje, że oni byli wstępnie zainteresowani, ale dowiedzieli się, że pan jest w zarządzie albo to jest pana firma i wtedy się wycofali? Odwrotnie. Wie pan, ja jestem uważany za króla crowdfundingu. Jako jedyny w Polsce zrobiłem pięć zbiórek Crowdfundingowych, zbierając pełną kwotę w bardzo krótkim czasie. Teraz robię zbiórki crowdlendingowe, jestem królem alkoholu. Ma pan w każdym sklepie w Polsce alkohol, który ja wprowadziłem na rynek. To jest największa siła tej oferty i wszystkich moich firm, że ja tam jestem, bo ja się na tej branży znam. A to, że miałem epizod polityczny, że mam jakieś poglądy, które mogą komuś pasować, czy nie, to ludzie często mówią tak: Nie lubiłem poglądów politycznych, Palikota, nie zgadzam się z nim w wielu sprawach, ale na alkoholu się zna. Bardzo proszę, książka dla pana Dominika. Kto następny? Pani się zgłaszała, ale jeszcze może ktoś, to pan jest tam na końcu, bardzo proszę. Tak, dzień dobry, Maciek. E, panie Januszu, mam Skąd pytanie. Skąd pan jest? Z Rzeszowa. E, mam pytanie, znaczy się mam pytanie, w sumie to przyszedłem po pieniądze, bo znam sklep, w którym nie ma pana alkoholu. Wow. I to jest dla na pański sklep. Nie, mojego ojca, ale tak. Nie ma tam żadnego produktu. A drugą rzeczą, taką trochę bardziej ważniejszą dla mnie jest to, czy mógłby pan powiedzieć z jakich destylarni albo z ilu destyra, destylarni pochodzi whisky w pana blended molcie? Tak, bardzo proszę, to jest oczywiście, pieniądze będą dla pana jutro, natomiast dzisiaj książka, bardzo proszę o wręczenie książki panu. Zdjąć polskie skrzydła, skąd pan jest, Rzeszowa to daje tą najbardziej prowokacyjną moją książkę. Pod hasłem właśnie Zdjąć polskie z Krzyża. Proszę, proszę pana, więc tak, oczywiście, e, mm, no tak. E, mm, e, wiem, wiem, ja się zastanawiam nad tym, jak, jak, na, jak, to, jak to określić. To jest tak, w Polsce jest w tej chwili około dziewięciu zakładów destylujących alkohol. Wszystkie pozostałe to są jakieś rodzaje rektyfikatów, a nie destylatów. My korzystamy m.in. z bieszczadzkiego zakładu w Sanoku jako jednego z naszych dostawców. Sami mamy aż sześć maszyn do destylacji i drugim takim dużym zakładem jest właśnie Polmos siedlca, robiący tzw. młodego ziemniaka. Więc to jest bardzo mało. Jeżeli wspomniałem wcześniej, że 10 tysięcy takich zakładów jest w Niemczech, nie wiem dokładnie ile w Stanach Zjednoczonych, ale to są tysiące takich małych zakładów, to Polska, która jest tak dużym producentem wódki, powinna mieć po prostu. Yy, no tysiąc, dwa, trzy, a może więcej tego typu producentów. Dlaczego ich nie ma? Dlatego, że jest bardzo zbiurokratyzowany system produkcji w Polsce alkoholu. Jest bardzo kontrolowany, jest szczególny nadzór skarbowy. Są ograniczenia, których nie ma w Czechach, Węgrzech, Austrii, Niemczech, gdzie producent na przykład śliwek może pewną część swojej produkcji, deklarując ją do urzędu skarbowego, przetworzyć na śliwowicę i nie musi od tego płacić akcyzy, jeśli ma ją na potrzeby własne, a jeśli sprzedaje, to pobiera znak akcyzy, za który płaci, i sprzedaje to jako produkt akcyzowy, ale produkowany przez tego właśnie rolnika, przez małego producenta. Bo u nas w Polsce był taki wielki lęk, przed tym, że Polacy oszukują, że nie ma tam prawda, yy, yy, no właśnie kontroli nad tym, bo jest dużo tych bimbrowników itd. itd. To by się wszystko właśnie zalegalizowało, gdybyśmy mieli przepisy nie tak drastyczne, jak w Polsce, powstałoby taki taki Producentów, którzy są dzisiaj często nielegalnymi producentami, powstałoby ich bardzo dużo, to by się niesamowicie korzystnie odbiło na ofercie, na jakości, na powstaniu nowych smaków, nowych trendów i tak dalej. Ja uwielbiam na przykład taką sosnówkę robioną na młodych pędach, sosty nad biebrzą. I nie ma żadnego powodu, żeby tego ludzie nie mogli produkować w większej skali, a nie tylko właśnie tak trochę nielegalnie. Teraz tak, jeżeli chodzi o destylaty, to czym się różni destylat od rektyfikatu? Destylat jest po prostu mniej przerobionym surowcem, ponieważ technika, temperatura, technologia jest trochę inna niż w kolumnie rektyfikacyjnej. To jeżeli coś robię z jęczmienia, żyta, ziemniaka czy z piwa o jakimś smaku, to ten wyjściowy surowiec po przerobieniu na alkohol, ale nie 96%, tylko odpowiednio mniejszy. Znajduje się w nosie i na języku tego surowca. Czyli okowita... Buch pachnie piwem Buch, bo jest robiona z piwa Buch. Okowita jęczmień pachnie jęczmieniem albo słodem jęczmiennym, bo jest robiona z tego. I, a wódka jęczmienna będzie tak bardzo przerobiona na czysty alkohol z niewielką ilością wody, te 4%, w tym 96% spirytusie, tu się potem oczywiście rozpuszcza z wodą, ale on już nie odbudowuje swojego zapachu jęczmienia, że tylko 2% ludzi jest w stanie odróżnić, od, odróżnić, z czego był dany rektyfikat zrobiony. A w przypadku destylatów to 90% obywateli będzie w stanie odróżnić, czy to jest zrobione z takiego, czy z innego surowca. W związku z tym e, teraz destylaty zyskują i wracają, e, my się do tego też przyczyniamy, ponieważ jest właśnie powrót do degustowania mocnego alkoholu. Ja nie piję tylko wódki schłodzonej, bo wtedy ona nie ma żadnego smaku, tylko czysty alkohol. Nie piję jej w koktajlach podobnie wtedy dominują soki czy zioła, które dodałem, tylko pije właśnie ją w temperaturze pokojowej, tak się pije grapę, whisky, rum czy prawda, koniak. I w ten sposób jakby poznaje jaki jest bukiet czy walor smakowy tych, tych produktów. My mamy w tej chwili dwa własne zakłady. W Obu są alembiki do produkcji destylatów, to jest w Tęczynku i w Niechanowie na terenie Wielkopolski koło no, pierwszej stolicy, koło Gniezna. A oprócz tego mamy sześć zakładów produkujących dla nas, wedle naszych receptur, między innymi ta destylarnia w Pinkciuka, w Bieszcza, Wieszczadach w Sanoku. To tyle na Pana pytanie. Środki jutro do odebrania. Bardzo proszę. Kto jeszcze z Państwa? Pani się zgłaszała, ale jeszcze tu kolega się zgłasza, który nie dodawał pytań. Bardzo proszę. Proszę się przedstawić imię i skąd Pan jest. Krzysztof Straczowa, Ja mam takie pytanie, ponieważ Pan bardzo lubi, bardzo lubi prowokować politycznie. Wydaje mi się, że czasami szukać pewnej granicy, na przykład głupoty w społeczeństwie. I mam pytanie, czy myślał Pan kiedy, żeby sprzedać coś kompletnie głupiego, co nie miało żadnej wartości i zastanowić się, czy to się po prostu sprzeda sygnowane przez Janusza Palikota, typu woda mineralna w cenie 20 zł, na przykład? Tak, w, w taki produkt właśnie powstaje. Woda z jedną kroplą wódki. <grym> Niedługo ją wprowadzimy do Żabki, w 8 tysiącach żaby będzie można kupić wodę z jedną kroplą wódki. Zobaczymy, ilu ludzi się zdecyduje na to kupić, na, na to kupić. Bardzo proszę, pani się doczekała, mimo że już jedna książka jest, to będzie druga. Można pani dać mikrofon albo ja oddam swój. Janka Filek, Uniwersytet Ekonomiczny, ale tak naprawdę nie ekonomistka. Ja wiem, dlaczego pan nie chciał, żebym ja... A skończyłam, ale to było dawno. E, e, ja wiem, dlaczego Pan nie chciał mnie dopuścić do głosu, bo jak ja nie znam tego picolo, to znaczy, że ja się nie znam na alkoholu, a jak się nie znam na alkoholu, to nie rozumiem wielu rzeczy. Czyli e, może być tak, że e, nadmiar e, kontrowersji i showmeństwo mi nie odpowiada. I to jest prawda, dlatego podejrzewam, że w moich oczach to było widać. E, ja dlatego chciałam zadać takie pytanie zupełnie nie w duchu e, imprezowym. Jeśli zajmuje się Pan produkcją alkoholu, ma Pan świadomość, że to jest coś, co szkodzi ludziom, przynosi też szczęście, ale szkodzi ludziom. To, I na dodatek mówi Pan o takich kampaniach, które no, pokazują, jak ludzie są głupi. Szczególnie to teraz pytanie naszego absolwenta pokazuje, że właściwie idzie Pan jeszcze dalej. Tak? No, będzie Pan testował, jak społeczeństwo jest głupie. To jak to Pan łączy ze swoją refleksją filozoficzną? widzeniem człowieka, jego prawem do wolności, jego, je, jego tożsamością, skoro pan igra tym człowiekiem, pokazując jego totalną głupotę. Ja rozumiem kwestię ekonomiczną, ale interesuje mnie po prostu coś, co nie wiem, może się też nada do odpowiedzi takiego w duchu showmana, a może też w, w duchu trochę innym. Dziękuję. No wie pani, no pani odwiecznego zagadnienia o fenomen Sokratesa. Dlaczego Sokrates... I grał z ludźmi, prawda, zadając im pewne pytanie, podprowadzał ich pod, o takie obudzenie, ożywienie myślenia. No jeśli ludzie chcą kupić wodę z kroplą wódki, to pan się zgodzi, że trochę mniej szkodzimy przynajmniej, prawda, w tym zakresie. No tak, ale, ale z drugiej strony, no przecież to wywoła taką dyskusję, którą pani postawiła i z tego chyba raczej powstaje coś lepszego, tak po sokrateńsku, niż gorszego. Bo będzie dyskusja o tym, czy są granice absurdów w marketingu. Ta dyskusja jest potrzebna polskiemu społeczeństwu, zwłaszcza dzisiaj właśnie, gdy byle jaki influencer, nie mając żadnej w przeciwieństwie do mnie, legitymacji technicznej, technologicznej do jakości produkcji, bo moje produkty wszystkie są dobre po prostu. One są, spełniają wszystkie wymagania i tak dalej. Są na pewno lepszym alkoholem niż gorszym, zwłaszcza te, które teraz produkuję, kiedy nie nastawiony jestem na duży udział rynkowy, tylko właśnie na jakościową, butikową produkcję. Więc y, mi się wydaje, że wywołanie tego typu dyskusji też jest potrzebne, y, y, bo dzisiaj trochę świat zwariował. I na, na, na bazie już takiego braku jakiejkolwiek refleksji wobec tego, co ten czy inny influencer reklamuje, po prostu jest gotowy właśnie wziąć wszystko. I my trochę tutaj próbujemy tym zagrać, ale też z dystansem, z humorem, który się w tym wyraża, prawda, i z takim wciągnięciem, no nie kłóćmy się o to, tylko zobaczmy, czy nie możemy trochę mądrzej postępować w wyniku tej, tej zmiany. Natomiast y, 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 z alkoholem to jest tak, no, jako człowiek, który ciągle odpowiada na to pytanie, to, że ktoś produkuje alkohol, no zawsze ktoś będzie produkował, jak nie ja, to ktoś inny. Czy nie jest lepiej jednak, że ja to robię i przynajmniej robię to prawda, z poczuciem humoru oraz także jakościowo? No to, to nie jest tak, że ludzie piją, bo, bo są producenci alkoholu. Ludzie piją z powodów psychologicznych, z powodów też fizjologicznych. Niewielka ilość alkoholu jest lepsza niż brak alkoholu. Jest taka krzywa w kształcie litery J jak Janusz. J. jak Janusz, to Amerykanie, którzy wszyscy, wszystko badają zbadali to. Śmiertelność ludzi, którzy w ogóle nie piją alkoholu jest większa niż tych, którzy piją niewielką ilość alkoholu codziennie, statystycznie. Oczywiście są wyjątki pewnie, ludzie się mogą różnić, ale ktoś kto wypija kieliszek dwa wina, kieliszek koniaku, piwo i tak dalej codziennie, żyje statystycznie dłużej niż ktoś kto w ogóle jest abstynentem. Ale oczywiście ta krzywa bardzo gwałtownie rośnie. Ja wypijam 3-4 czy więcej jednostek alkoholu, no to się oczywiście ta statystyka zmienia. Więc alkohol w pewnym wąskim zakresie, pod pewną kontrolą jest pożyteczny. Zresztą alkohol też był od dawna najważniejszym nośnikiem, czy ziół, czy innych medykamentów w starożytnej medycynie, gdzie właśnie poprzez alkohol, no, czy piołun, czy prawda, dziurawiec, czy szereg innych składników mających pozytywne znaczenie zdrowotne oddziaływuje na organizm. Dobrze. E, czy ktoś jeszcze ma z Państwa jakieś pytanie? Jest jeszcze trochę książek do rozdania? Bardzo proszę. Jak Pani ma na imię? Kaśka, tak. O, Kasia, ja coś Ej, czuję, że Pani to. Tu... E Kaśka Rogowiec, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego. Ja mam takie pytanie, też trochę niezwiązane z tym alkoholem. Nie wiem, czy mam się teraz jakoś nastawić proalkoholowo, z uwagi na to, że jestem bardziej abstynentką niż w gronie tych, którzy kosztują tych trunków najróżniejszych. Ale pytanie mam, może związane trochę z tą zarą i też z imidżem jakimś naszym. Jak to jest z tymi strojami? Czy są dla Pana jakieś szczególnie istotne i ważne? Bo nie powiem, żeby był pan standardowo dzisiaj ubrany, jak przeciętny, powiedzmy, nawet uczestnik dzisiejszego spotkania. Dziękuję. Tak, no, oczywiście, w marketingu jest takich kilka prostych zasad. Pierwsza rzecz to człowiek widzi kształt. Pierwsze, spostrzeżenie ma cztery, jakby warstwy: kształt, kolor, proporcje między elementami i napis. To widzimy jakby, to jest jakby osoby psychologicznie przebadane, widzimy to w takiej formule. Więc oczywiście staramy się, żeby butelka miała jakiś kształt, człowiek, żeby miał jakiś kształt, prawda, do tego służy ubranie, żeby przyciągnąć uwagę i skłonić do rozmowy. Więc oczywiście ubranie ma i miało zawsze taką funkcję, że coś mówiło, coś znaczyło, na coś zwracało uwagę. Ja się tym ubraniem też w tym sensie posługuję także i dzisiaj. Ja w ogóle lubię ten dzisiaj mam sobie taki japoński design i bardzo lubię w ogóle ten taki japoński, z jednej strony minimalizm, z drugiej strony właśnie taką wygodę tego, tych ubrań, bo one są szalenie wygodne do, do noszenia. I co, to jest mi też bliskie od strony estetyczne, ale to też ma te znaczenia, że to właśnie zwraca uwagę, dzięki czemu można przyciągnąć i spróbować opowiedzieć. Natomiast ja jestem w tym zakresie też trochę w takiej sytuacji, że moja żona Monika Palikot, tutaj obecna na zdjęciu z Frankiem i Zosią w takiej mojej biografii, jeszcze jej, nikomu nie dałem z uproszczonej parę lat temu wydanej, jest osobą, która prowadzi swojego rodzaju takiego pop art house, czyli gdzie moda łączy się ze sztuką i jest jakby takim trochę. No, właśnie takim działaniem niestandardowym, gdzie przez jakby modę też wyraża się jakąś postawę wobec świata. I Ja, ponieważ tego w domu mam pełno, ponieważ żona to szyję projektuje, sprzedaje. Zapraszam zresztą na jej stronę Capricorn Art House. Zobaczcie Państwo bardzo e, odjazdowe e, ubrania. No więc ja żyję w takim świecie. On jest w moim sensie jakimś tam naturalnym światem. Z, z, z drugiej strony żona też się tak ubiera, więc jesteśmy jakby e, może najbardziej w sposób zwykły ubierają się dzieci. Bardzo proszę. Ktoś jeszcze z Państwa? Dzień dobry. Mateusz Fornowski z Warszawy. pytanie, Ja bym chciał tak, w takim razie wrócić na koniec jeszcze do kwestii biznesowych. W tym roku na głównym parkiecie GPW zadebiutowały tylko dwie spółki i to spółki, które przeniosły się z New Connecta. Tutaj proszę sprostować, ale z tego co czytałem, na razie Pan chce też wejść... Ze swoją firmą na rynek New Connect, a dopiero w przyszłym roku na GPW. Tak. I ogólnie w tym roku zadebiutować na giełdzie miało kilkanaście spółek, bardzo dużych, rozpoznawalnych, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie wycofały swoje, swoje plany emisji, swoje oferty publiczne. Tylko nie pana. Skąd ta odwaga, skąd to przekonanie i czy to jest odwaga, czy szaleństwo? Wie pan co, to dowiecie się w poniedziałek. Myśmy nie tylko, że się wycofali, ale myśmy zebrali. Wszyscy przegrali z rynkiem, a myśmy z rynkiem wygrali. Bo nie sztuka jest zebrać pieniądze w okresie kompletnej prosperity, gdzie ludzie, ludzie inwestują we wszystko. Teraz... Kiedy jest wojna na Ukrainie, kiedy jest tak wielka inflacja, kiedy jest rodzaj kryzysu po wielu latach prosperity. Teraz zebrać pieniądze od ludzi, namówić tysiąc czy więcej osób, żeby zainwestowały pieniądze w spółkę, no to jest wyzwanie. I gdybyśmy nie mieli takiego formatu personalnego, jaki mamy w tym biznesie, to byłoby dużo trudniej. Ja swoją twarzą jakby gwarantuję powodzenie. To nie jest tak, że ja mogę przy niepowodzeniu dalej pozostać Januszem Palikotem. Ja raz, razem z tą klęską też ginę osobiście. W związku z tym, y, y, ta rękojmia osobista i, i to zagranie swoją twarzą do końca w tym, no, było być może jedyne, co mogło przemówić dzisiaj do ludzi, kiedy wszystkie te czynniki makro i inne są tak e, negatywne i po prostu zniechęcające e, do, do działania. Ja nie mogę oczywiście mówić niestety o konkretach nawet w tak zamkniętym spotkaniu, bo przepisy nie pozwalają mówić, ile zostało zebrane dokładnie i tak dalej, i tak dalej, Więc no, zostawiam to, zresztą zbiórka trwa do 24, zachęcam jeszcze, bardzo proszę zainwestować w najbardziej progresywną spółkę alkoholową w Polsce. Natomiast niezależnie od tego, mnie to właśnie kręciło. Ten trudny czas był dla mnie największym takim zapałem, żeby to zrobić. Halo, halo, szanowni państwo, pan Janusz Palikot.